Witam Was we wtorek, a we wtorki już zawsze mamy trochę łatwiej. Ugasiliśmy już cały pożar, który spadł na nas wszystkich w poniedziałek, gdzie się nawarstwiło tych wielu różnych spraw, zadań przez cały weekend, więc możemy spokojniej już trochę opici kolejnym kubkiem kawy. Myślę, że stężenie kofeiny w moich i Waszych żyłach sięga zenitu, bo w ten wtorek zawsze jakby się mocniej wzmacniamy. A ja witam Was bardzo serdecznie na kanale YouTube BalticBHP.pl. Odcinek numer 277. W 277 odcinku chciałbym Wam zaprezentować, i nie będzie to sweter Engelbert Strauss, ale będzie to kolejna bardzo ciekawa propozycja butów do pracy. Butów tak lekkich, że powiem Wam, że kiedy ważyłem je przed nagraniem tego odcinka, ważyłem je trzy razy i trzy razy wyłączałem i włączałem wagę, żeby sprawdzić, czy to naprawdę jest ta waga. Rozmiar 44, but waży 435 gram. Jest to najlżejszy but, jaki do tej pory miałem okazję Wam prezentować. But S1, czyli but bez wkładki antyprzebiciowej, ale za to z aluminiowym podnoskiem. But wyprodukowany przez niemiecką firmę Engelbert Strauss, ukrywający się pod taką dziwną nazwą Tegmen. A żeby już nie zanudzać o bucie, którego jeszcze nie widzicie, proszę bardzo, tak wygląda but Tegmen w kolorze granatowo-niebieskim. Pierwsze, na co zwracamy uwagę, to jest ta niesamowita waga tego buta. No, 400, prawie 40 gram przy bucie w rozmiarze 44 to jest naprawdę niewiele. Aluminiowy podnosek, dzięki czemu ten but jest lekki i myślę, że to było główne zadanie producenta, czy główne zamierzenie, żeby zrobić z tego buta tak buta lekkiego, który się nada idealnie do dochodzenia, do jeżdżenia samochodem, nie będzie tutaj nic przeszkadzało. Do tego but jest elastyczny i uwierzcie mi, że jest elastyczny, bo przy butach Straussa no, rzadko się zdarzało to, żeby but... Zobaczcie, żeby z butem dało się wykonać takie ewolucje. Myślę, że to też wpłynął tutaj brak wkładki antyprzebiciowej. Dzięki temu ten but jest elastyczny i jest lekki. Fajnie zrobione wierzch buta. Przyjrzyjcie się, materiał tekstylny. To jest taka wzmocniona siatka. Oczywiście nie będę Wam tutaj sprzedawał ściemy, że jeżeli traficie gdzieś na gwoździa, na wystającą blachę czy na pręt zbrojeniowy w tych butach, to oczywiście wytrzymają, bo one są zrobione, nie wiem, z jakiegoś balistycznego kewlaru używanego do kamizelek kuloodpornych. Nie, po prostu kiedy tak się stanie, ten but po prostu się rozerwie. Przód buta wzmocniony jest mikrofibrą. Zobaczcie ten przód tutaj wokół podnoska. Mikrofibra jest bardzo wytrzymałym materiałem, ale oczywiście no jak samo zamierzenie tego buta, to jest but S1, no nie będziecie go używać do jakichś super ciężkich zadań, nie będziecie, nie wiem, tak jak mówiłem, kopać w pręty zbrojeniowe. No bardziej taka osłona tej siatki, żeby gdzieś za szybko jej nie uszkodzić. Oczywiście charakterystyczny znak na boku marki Strauss, to są takie gumowane wzmocnienia siatki wokół sznurówek. O, myślę, że teraz to będzie doskonale widać. Fajna kolorystyka. Kolorystyka idealnie pasuje do na przykład do dokładnie takiej samej kolorystyki spodni Motion 2020 i będzie to fajny komplet, tak zwany matching, gdzie wszystko będzie fajnie do siebie pasowało. Fajny sportowy but. Podeszwa z pianki Eva z antypoślizgowa, więc śmiało możecie w różnych warunkach biegać. Ja bym osobiście polecił tego buta wszędzie tam, gdzie nie jest jakby potrzebna super mocna konstrukcja buta, ale gdzie jest wymagany podnosek, wszędzie dla kierowców, dla tych wszystkich jakichś monterów, którzy no, nie potrzebują tego super mocnego kopyta, a chcą wygodnie w butach chodzić i chcą dobrze przy okazji wyglądać. Co jeszcze odnośnie buta? Fajnie wykończony jest tył buta, tutaj gdzie wsuwacie piętę. Tu jest cały jeden materiał bez żadnych przeszyć, dzięki czemu gdzieś podczas ruchu
dużej ilości wykonywanych kroków nie będziecie czuli obtarcia. But jest standardowo sznurowany na sznurówki. Nie wiem, czy kojarzycie model Tegmen 2, który Wam pokazywałem. Ja chyba pokazywałem Wam czarny kolor z zapięciem boa. Ten model nie ma boa, jest sznurowany na zwykłą sznurówkę, ale moim zdaniem też wygląda bardzo fajnie i myślę, że znajdzie wiele osób, które chciałyby w takiego buta wskoczyć i zacząć w nim pracę. Wewnątrz oczywiście te fajne perforowane wkładki z dziurkami, dzięki czemu za każdym razem, kiedy robicie krok, powietrze krąży i od spodu, i od góry, więc jakby nie będzie tego uczucia gorącej stopy. Chciałem Wam teraz pokazać, jak ten but wygląda faktycznie na stopie, nałożony na nogę, bo wielu z Was lubi, kiedy widać, jak but wygląda faktycznie na nodze i jak się prezentuje. Zobaczcie sami model Tegmen 2. Pierwsze, na co zwracam uwagę, to jest waga. But jest naprawdę lekki, wygodny. Co mocno mnie zdziwiło, to jest ten obszar tutaj, gdzie miejsca na palce jest naprawdę dużo. Ja nie wiem, może nie mam jakiejś rozczłapanej stopy czy jakichś ogromnych palców, jak z bohaterowie z filmu Władcy Pierścieni, ale tego miejsca jest dużo, swobodnie można palcami poruszać wewnątrz i na boki, więc nie ma czegoś takiego, że będzie coś uwierało. Siatka fajnie się odkształca, więc kiedy nawet będziecie w takiej pozycji, nie będzie jakiegoś ucisku strasznego tutaj, bo czasami jest tak, że zbyt sztywny materiał uciska mocno tutaj poniżej podnoska i jest jakiś dyskomfort. Tutaj tego nie ma, prawie nie czuć tego podnoska. Podeszwa jest miękka, tapianka Ewa fajnie, jak widzicie, pracuje. Kiedy się na nią stąpnie, będzie fajnie amortyzowała i but jest na pewno będzie wygodny do chodzenia. Chętnie je przetestuję, więc pewnie któreś w kolejności będą do testowania w jakimś długodystansowym teście, więc to na pewno możecie być pewni, że pokażę Wam tego buta, jak on wygląda. Jeśli chodzi o buta Tegmen, myślę, że pokazywałem Wam już wszystko. No, wygląda fajnie, jak widzicie, nałożony do zwykłych jeansowych moich spodni, wygląda naprawdę jak zwykły sportowy but. Nikt by nie powiedział, że to są buty do pracy, czy buty zabezpieczone pod noskiem. No teraz będę musiał przenieść kamerę wyżej, żeby trochę kontynuować. Myślę, że jeśli chodzi o buty Tegmen, to już będzie na tyle. Ci wszyscy, którzy dołączyli po raz pierwszy do naszego filmu, którzy znaleźli przez wyszukiwarkę film i widzą mnie, przypominam, jesteście na kanale Baltic BHP.pl, na kanale YouTube. Tu mówimy tylko o najlepszej odzieży do pracy, najlepszych producentach, pokazujemy, testujemy, przedstawiamy. Fajne produkty, w których będziecie się dobrze czuli, w których będziecie dobrze wyglądać, które spełnią swoją rolę. Nie będzie to tak, że nałożycie spodnie na siebie, dwa skłony, dwa ukucnięcia i macie przewiewne spodnie w okolicy pupy. Oczywiście, jeżeli chcecie oglądać nasze filmy jakby codziennie, a przypominam, że codziennie pojawia się nowy film, zapraszam do subskrypcji. Dzięki temu za każdym razem, kiedy my dodamy nowy film, Wy otrzymacie powiadomienie, że coś nowego pojawiło się na kanale Baltic. Jeżeli zainteresowały Was buty Tegmen, oczywiście pod spodem będzie w miarę obszerny opis tych butów ze wszystkimi ich wadami i zaletami. Jeżeli spodobają Wam się, cóż, do Was należy decyzja, co zrobicie z tym dalej. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za uwagę. To już będzie na tyle. Widzimy się jutro. Trzymajcie się. Cześć.